Magik wyrzucił mnie 100 tysięcy kratek od domu. Nie jestem w stanie wrócić na Kidowice i zajmie mi to prawdopodobnie bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Ale słuchajcie, nie poddajemy się. Nie poddajemy się mimo tego, że jesteśmy szczurem, mimo tego, że mamy krótkie nogi, mimo tego, że będziemy tam pewnie biec 3 lata pewnie tam będziemy biec, bo to naprawdę może sporo czasu zająć. To i tak się nie poddajemy, widzowie, tylko bierzemy się w garść. I słuchajcie, ja pierwsze co, to zakończyłem odcinek w tym miejscu i powiedziałem, że to będzie moja nowa szczurza chata. Ale wiecie co, ja tu przecież nie mogę za długo zostać. Jedyne co, to zabieram sobie to łóżko. Łóżko może mi się przydać. I muszę sprawdzić, co się kryje w tej dużej wieży, ponieważ takiej wieży w wiosce jeszcze nie widziałem. Nie wiem totalnie, co to jest za wieża. Nie wiem totalnie, co się tutaj z nią dzieje, w ogóle po co ona tu jest i tak dalej. Więc zamiast sprawdzić, gdzie tu jest wejście. O dobra, tu jest wejście, okej, okay, mamy tu świecę jakąś w środku. Dobra, git, dobra, wyjdźmy wyżej. Okej, okay, mamy tu żółte łóżko. Wyżej, o, jest skrzynka. Ej, co tu są za rzeczy? Instant health, dobra, czyli natychmiastowe leczenie, to się może przydać. Co to jest? Ej, to wygląda jak rzeczy od jakieś rzeczy magiczne. Takie, że magik mógłby je mieć, tu też jakieś fiolki takie dziwne. Ej, nie wiem, czy ja to, ej, mam nadzieję, że to nie jest magika. Dobra, biorę emeraldy, biorę te poty, mogą się przydać, biorę ten papier, może się przydać, a to? Co to jest w ogóle? Czekajcie, ja to bym sprawdził szybko. Mogę to wypić? Nie mogę z tym nic zrobić. Wyrzucam to? No dobra, nie wiem, nie, nic z tym nie mogę zrobić. Nie biorę tego, bo nie wiem w ogóle do czego to jest, a tego też nie biorę. Dobra, olewamy to na razie, wyjdźmy wyżej. Zabraliśmy to, więc to nam w zupełności na razie wystarczy. Tutaj mamy, jest pulpit i jakieś biblioteczki. To wszystko naprawdę? I to jest wszystko w tej wieży? Ale przynajmniej widok ładny. Czy ja tam widziałem... Shop pracz, ty! Shop... Ej, ma strzały w ręku, w pysku! Co jest grane? Dobra, nie ma... Tam też jest jakaś kapibara! Ej, co jest? Ona zniszczyła kwiatka! Co jest grane? Co to za zwierzęta? Teraz ja to widzę! Tu jakiś shop pracz, tam kapibara... Dobra, idziemy zobaczyć to. Idziemy te zwierzęki zobaczyć, ty. Jeszcze nie... Znaczy, shopa to ja widziałem, mieliśmy go w zoo, ale kapibary nie widziałem! Ej, dobra, idziemy tą kapibarę zobaczyć. Idziemy kapibarę zobaczyć, bo to mi się wydaje być mega ciekawe. Dobra, tu... Jest tam, patrz, jest tam. Dobra, ja się skradam. Patrz, ona se coś tam, ona se żre trawę normalnie. Se żre trawę tu normalnie w tej wiosce. Dobra, skradamy się powoli, tak żeby jej nie wystraszyć, bo... Chociaż mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje, nie? Czy kapibary są... Nie, kapibary są chyba roślinną żerną, w końcu żre trawę, nie? Więc chyba git. Dobra, czekajcie, dobra, tu się skradę. Jestem już blisko, dobra, uwaga, wyskakujemy. Sio. Ej, co jest? Ej, co jest? Ej, ucieka! Ucieka mi kapibara! Co jest grane? Ej, dobra, gdzie ona leci? Co jest grane? Dobra, gonimy ją. Gonimy tu. Ej, dobra, ona mi ucieka! Ej, dobra, ona od kiedy ja wyskoczyłem, to ona po prostu w długą leci! Co jest grane? Ej, gdzie ona? Co jest grane? Gdzie ona biegnie? Ej, dobra, lecę za nią. Lecę za nim, tak to jest w sumie w stronę, w którą powinniśmy iść. Może mnie do czegoś zaprowadzi ciekawego. Ale czekajcie, zejdźmy tu, o nie, to powoli. Dobra, jestem małym szczurkiem tylko. Ej, dobra, bo zgubię ją. Zgubię kapibarę, czekaj. Tu. Po drzewach, bo ja jestem zawodnik, wyższa szkoła skakania. A, dobra, spadę. Co to jest? Co to są za... Zwierzęta dziwne. Ej, dobra, to mi... To, co to jest? Widzicie to? Nie pierwszy raz takie rzeczy widzę w Minecrafcie w ogóle. Co to ma być? Ej, dobra, czekajcie, jest... Tu jest jakiś kopiec zrobiony. Tu jest znowu jakiś... Dobra, zgubiłem tą kapibarę, nie? Nie wiem totalnie, gdzie ona jest w tym momencie. Ale to jest ciekawe. Czy to mnie zaatakuje? Czy to mnie będzie bić? Nie. Ty, pomogę ci, wariacie. Dawaj, wyjdź na brzeg. Wyjdź na brzeg, bo widzę, że się topisz. Widzę, że pływać nie potrafisz. Dawaj. Dobra, wypchnąłem go. Widzisz, szczurek ci pomógł. Ej, dobra, co to jest za zwierzak dziwny? Ej, dobra, ale ta kapibara gdzie mi znikła? Ona gdzieś pobiegła. Dobra, nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, tu. Dobra, skąd ja przybiegłem? Stamtąd przybiegłem, nie? Dobra. No to git. Wow! Dobra, to jest ta kapibara! Ej, czy ona wybiegła stąd? Gdzie ona jest? Ej, dobra, czekajcie, gdzie jest ta kapibara? Bo ją gubię ciągle. Czy ona wbiegła tu do środka? Czekajcie, tu jest jakiś... Ej, czy to jest dom kapibary? Co jest grane? Ona ma tu chawirę zrobioną! Ej, dobra, schodzimy na dół. Ej, bo boję się, że ją wystraszę. Jest kapibara, patrz jaka fajna
Siema kapibara, chcesz ziemniaka? Patrz, masz ziemniaka. Zje sobie ziemniaka. Zje? Zje, je! Zjadła ziemniaka! Dobra, zjadła ziemniaka. Siema kapibara, słuchaj, ja jestem pozytywny szczurek jestem. Nic ci nie zrobię złego, jestem gitem, wiesz? Ja zostałem wygnany z wioski. Gadam do kapibary, dobra, jestem jakiś dziwny. Dobra, kapibara, chodź. Chodź ze mną. Chodź ze mną. A idzie za mną, idzie. Wyjdzie? Idzie. Dobra. Czekajcie, normalnie, na świeży. Co to jest za szczur dziwny inny taki? Dobra, nie wiem, dobra, zobacz. O, jest kapibara. Pobiegła. Co tam? Ona jakoś średnio pływa chyba. Dobra, czekajcie, tu. Dobra, przelećmy tu, dobra, o, jest tutaj. Spoko, kapibara, spokojnie. Chcesz ziemniaka jeszcze jednego? Chcesz ziemniaka? Chodź tu, patrz, masz ziemniaka, pyk, jedz. Ziemniak for you. No patrz, masz ziemniaka, pyk, ziemniaczek. Bierz, ja też zjem. Masz? O, zabrała ziemniaka. Dobra, ziemniak jej pasuje. Je, zjadła ziemniaka. Dobra, jak my jesteśmy chyba koledzy, ty. Dobra, musimy ci jakieś imię wymyśleć. Jakie by ci tu imię wymyśleć? Ja nie wiem. Co jest grane? Co ona? Do wody sobie tak wskoczyła. A się napić chce, patrz. Co jest? Jaki to jest rozwinięty? Jaka fajna kapibara. Da się jakoś... Co ona robi? Dobra, czy da się jakoś oswoić kapibarę? Ej, bo ja nie wiem, czy jestem w stanie sprawić, żeby ona za mną chodziła, bo jak jej rzucam ziemniaka, to ona... Dobra, ona sobie gdzieś biegnie, czekajcie, żebym jej nie stracił tylko, bo ja chcę tą kapibarę, ale ona ma normalnie taką chawirę tu zrobioną. Ej, mega to jest. Mega mi się to podoba. Dobra, czekajcie, lecimy za nią. Gdzie ona tu? Tu się zatrzymała. Co ona robi? Trawę żre. Niesamowite. I co teraz ja powinienem... Dobra, jak oswoić kapibary? Co jedzą kapibary? Czekajcie, ja sprawdzę na necie, co jedzą kapibary. Dobra, wpisało mi się karaczany. Czekajcie, jeszcze raz. Kapibary. Co jedzą kapibary? Kapibary to zwierzęta roślinożerne, a przy tym bardzo wybredne. Większość ich diety stanowi zaledwie kilka gatunków roślin. Kapibary żywią się głównie przybrzeżnymi trawami, ponadto są koprofagami. Niektóre składniki odżywcze czerpią z własnych odchodów. No dobra, to ciekawe. No tego nie wiedziałem o kapibarach. Dobra, czekajcie, bo zaś zgubiłem tą kapibarę. Ona tu gdzieś kręci. Dobra, czekajcie, wejdźmy sobie tutaj na ten pagórek. Strasznie mi jest niewygodnie patrzeć z... O, popływa se ta kapibara. Dobra, to jest... Nie no, ja muszę mieć oswojoną kapibarę, muszę. Szczur, będę pierwszy szczurem, który oswoił kapibarę. Roślinożerna. Roślinożerny stwór, dajmy mu w takie razie, no, ziemniaki. Ziemniaki to są warzywa, to nie są rośliny. Dobra, dajmy jej może... Kwiata nie zje. Trawa, o wiem, może nasiona. Dobra, uwaga. Dobra. Gdzie jest ta kapibara? Czy ona... Tam była? Nie, tam była mucha. Wiecie, bo już się pogubiłem. Ona gdzieś tu sobie pływała. Ale teraz gdzie jest, to totalnie nie mam pojęcia. O, tu jest, dobra, jest tu kapibara, dobra, krąży sobie tu ciągle wokół. Dobra, ja już jestem częścią jej, kurczę, ekosystemu tutaj. Ej, kapibara, gdzie ona jest? Tu. Patrz, dam ci, bo ty żresz trawę, to masz. Uwaga, pyk. Nasiono. Niech. To normalnie trawę żre, nasiona nie chce? Jeszcze raz. Jeszcze raz, pyk, nasiono. O. Dobra, nasion nie chce. Ale ziemniak jej pasował. Jeszcze raz ziemniaka jej dam. Uwaga. Ziemniak. Pyk. O. Zez ziemniaka. Pa, podchodzi pod ziemniaka. Dobra, wierzy. Ziemniaki to jej pasują. Jeszcze to są upieczone. Właśnie, nie wiem, czy to nie szkodzi, ziemniak upieczony. Ej, dobra. Dobra, kurczę, wiecie co, widzowie, ja nie wiem, co ja tu mam. Trzeba wymyślić jakieś imię tej kapibarze. Ja nie wiem, czy ona za mną pójdzie, czy ona będzie chciała za mną iść w ogóle. Czy ona będzie chciała iść za szczurkiem. Ja muszę jakoś, nie wiem, jakoś z nią pogadać, coś, aż telefon mi aż dzwoni, widzowie. Dobra, widzowie, nie wiem, co mam zrobić. Trzeba wymyślić imię tej kapibarze. Wydaje mi się, że ja jakoś z nią muszę nawiązać kontakt. Nie wiem jak. Nie wiem, czy ona w ogóle mnie rozumie, czy mnie nie rozumie, ale jak jej daje ziemniaka, no to jest jakby zadowolona. Ja zostaję tu, widzowie, zostaję w tym miejscu, czyli za daleko nie poszedłem, ale poznaliśmy nowego przyjaciela, czyli, prawda, kapibarę. Kapibarę, której trzeba wymyślić jakieś imię. Wydaje mi się, kurczę, jakie imię możemy było wymyślić kapibarze? Czekaj, to musimy sprawdzić, czy tej kapibarze się w ogóle spodoba to imię. Zobaczymy, jak ona zareaguje na imię swoje. Ale musimy... Czekajcie, gdzie ona jest teraz? Zgubiłem ją znowu. O, tam chyba krąży, jest, dobra. Lecimy po nią. O, chodź tu, kapibara!
Co ona, jak ona pływa śmiesznie, co ona wyprawia. Dobra, czekajcie, już idziemy za nią, ona przepłynęła sobie na drugą stronę. Idziemy tam do niej. Spróbujemy jakieś imię może wymyślić. Jakie imię? Dobra, imię dla kapibary. Jakie imię mogłaby mieć kapibara? Nie wiem, nigdy... Dobra, ona mi ciągle ucieka, ja nie jestem w stanie do niej dotrzeć, nie? Tu jest jakiś żółw. Co to jest w ogóle za jakieś miejsce do życia dla zwierząt niesamowite? Gdzie ta kapibara znikła? Ona gdzieś tam wpłynęła? A tu jest! Ty ją zanurkowała! Co jest? Gdzie ona nurkuje? Co jest grane z tą kapibarą? Ej, dobra, no nie, ja chcę z nią, no może nie pogadać, ale jakby... Dobra, wymyślić im... Dobra, czekajcie, dobra, wymyślmy imię, może będzie reagowała na jakieś imię, nie wiem, jakiś... Eustachy! Halo, Eustachy! Nie, Eustachy nie. Eustachy nie działa na niego. Dobra, może zróbmy tak, kurczę, nie wiem, ej, nie mam pomysłu na imię, totalnie nie mam pomysłu na imię. Zróbmy może, nie wiem... Niech będzie... Gdzie ona jest? Ona jest zanurkowała strasznie... Dobra, gdzie jest ta kapibara? Co jest grane? Tu żółw jest... Ona... Dobra, jak ona długo nurkuje? Tuptuś! O, tuptuś! 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 To będzie dobre! Czekaj, tuptuś! To pasuje do tej kapibary! Tuptuś pap... Halo! Tuptuś! Tuptuś, chodź tu! Chodź tu! Tuptuś! Tu skacze! Szczurek skacze! Tuptuś! Tuptuś! Patrz, jak się rozgląda. Tuptuś! Płynie? Nie, płynie sobie na dół. Nie, dobra, ale to będzie pasowało. To i mi będzie pasowało do tej kapibary. Dobra, słuchajcie, no jakoś będę musiał ją tutaj, że tak powiem, oswoić. Jakoś będę musiał z nią, że tak powiem, nawiązać jakiś kontakt. Może znajdę jakieś warzywo, które ona bardziej lubi niż ziemniaki. To się wszystko okaże. W każdym razie, widzowie, w tym momencie kończę odcinek. Widzimy się w następnym filmie. I mam nadzieję, że ta kapibara o imieniu... Tuptuś będzie moim nowym przyjacielem w Minecraft.